Zanim zaczniemy pierwszy odcinek serialu Hultaje Starego Gdańska Skarb Cystersów, może krótki rys historyczny. Otóż jest styczeń, 1660 rok naszej ery. Strzelam, że to jest zima. To jest opactwo Cystersów w Oliwie. Jest podpisywany pokój oliwski po potopie między Szwedami a Polakami. Jest oczywiście mediator, poseł francuski. I on będzie mediatorem między dwoma posłami, między w ogóle dwoma krajami. Od was będą zależne dwie zmienne. Otóż dwójka rzezimieszków, złodziei, będzie próbowała ukraść w każdym odcinku coś. W tym odcinku ich łupem, ich celem będzie co? Stół? To może być stół, to może być mały stolik. Kto go ma? Bez nóg? Czyli sam blat stoł z powyłamywanymi nogami. Rozgrzałem się. On gdzieś jest. Gdzie on jest? U zakonnicy. Kryjówka. Kryjówka złodziei. Obora! Biorę oborę. A więc miejsce kryjówka złodziei to obora. Łup, który chcą zdobyć w tym odcinku, to stół z powołanymi nogami. Mago zakonnica. Zapraszam państwa na pierwszy historyczny odcinek Hultajów Starego Gdańska. Skarb Cystersów. Zapraszam. Chyba już wjechaliśmy. A niby co, czujesz czy co? Skoro nic nie widzimy. Wydawało mi się, że słyszałem bramy. Dawno, żebym nie czuła, żeby mi tak serce wygało. Nic nam tu nie grozi. O! Nieźle. Krysie! Co jest? Wrócił po konia. Słyszałeś? Polazł. Teraz. Chodź tutaj. Ej, bez trików! Ale się sfrajżyłam. Chodź tam. Musimy się gdzieś schować. Zaraz przyjdzie ranek i zaroi się tutaj od ciżby. W sumie to dziwne, że nikogo tutaj nie ma póki co. Chodź, wejdziemy tymi schodami. Ani chybi Polak. Czy ktoś mnie potrącił w moje szwedzkie plecy? Najmocniej przepraszam. Z siostrą do kuchni idziemy. Ale co, jesteście na jakimś balu przebierańców tutaj w opactwie? Gastrofaza dopadła? Ależ nie, my... Gdzie się bawimy? Do kuchni po syrop na kaszel. Tak jest. Chory, to tajstwo, no to... To czego? Co mnie trykasz w łopatki? Najmocniej przepraszamy, jaśnie wielmożnego pana. Już znikamy i... Dobrze, zniknij, wróć tutaj z kiełbasą. Zjem sobie po papierosku. Kiełbasą? A co on ma za szmaty? Nie wiem, ale też przyda się coś zjeść. Chodźmy do tej kuchni. Stop, Gosia. Siostro Antonello, cały gar zupy nagotowałam. A oni tyle jedzą. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że obrady dość szybko się skończą, chociaż dobre zbiory, dużo zbiorów mamy, dużo zapasów. Dobra ona? Oj. Dobra. Przepraszam, siostro, ale to cierpienie to w imię pana. W imię pana. Siostro, czy siostra tęskni czasem za świeckim życiem? Gdzieżby tam? Bo mi tutaj, siostro, dziś się śniło, że się w mej... chałupie obudziłam. Jak się obudziłam, to byłam trochę smutna, a trochę wesoła, że tu jestem. Siostro Sybello śpi tylko i wyłącznie pan nasz. Naprawdę? A w jakich to okolicznościach? Po
pobożnych. Sam pan? Tak, ale twarzy nie widzę. Pan bez twarzy. To może ja za mało. Święta jestem, żeby... Bo mi się nigdy nie śnił. Raz Matka Boska i płakała. Siostro Sybello, to przyjdzie z czasem, zaufaj panu. Ale wróćmy do zupy. Stop! Abelard i Szymon. O co chodzi? Powiedz coś, królowo. Może ty masz wpływ na niego. Dzień dobry. Jean-Jules. Czy pana Francuza, pana urodzonego eleganta nie razi pewien tutaj bałagan? Pewien, że tak się wyrażę, burdel? Który panuje podczas tych obrad, jak strona polska i szwedzka wyrywają sobie papiery, klamki. Razi mnie to straszliwie, szczególnie, że to już drugi tydzień, a oni się w ogóle nie potrafią dogadać. Szwed i Polak po prostu cały czas klą i rwą papiery, i papierochy rwą, i wszystko dookoła, i statki wieszają, gdzie popadnie po prostu, no. Polak śpiewa statki na niebie i po zawodach. Jaki Polak śpiewa statki na niebie, bo tej piosenki jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Jak statki na niebie, to śpiewa akurat zastępca posła Kolanko, poseł Krzywy. Powiedz mu, że nie odstąpię od inflantów. O, więc król nie odstąpi od inflantów i mam to przekazać, nie wiem czemu, ale nie odstąpi od inflantów i to jest chyba ważne dla strony szwedzkiej? To chyba jest bardzo ważne, chociaż oni nie odstępują od niczego po prostu. Dobrze, przekazać, że nie odstąpi od inflantów i że nie odstąpi od korony. Czy on od czegokolwiek może odstąpić, żeby była jakakolwiek szansa? Ja je kynien! Ja to kynien na trok! No oczywiście, że tak. Co to było? Prawdopodobnie, że odstąpi. Ale jeszcze nie wie, za ile klopsików. Za klopsiki odstępuje? Wać pan raczy się ze mnie śmiać. Nie, absolutnie. Ja też za żabę zrobię wszystko. Stop! Poseł szwedzki oraz moja siostra. Schowaj. Będziemy mieli na później. No, bo jestem taka głodna, że nie schowam. To schowaj w ustach. Jaśnie wielmożnego pana kiełbasa. Skąd wiesz, że mam aż taki apetyt? Wielki, jaśnie pan, wielki apetyt. Skąd ta kiełbasa? Ze świni. Bum, bum, bum. Wieprzowina. Chciałbym spojrzeć tej świni w oczy, jeśli jeszcze je ma. A jeśli nie, to znajdź mi jakąkolwiek rodzinę bliską tej świni. Chcę pogadać z nim. No i co żeś zrobił? Trzeba powiedzieć było, że z osła. Myślisz, że osła nie chciałby zobaczyć? Ten typ się od nas nie odczepi. Zdradzi nas. Co teraz? Skąd my świnie weźmiemy? Wasze na stronie trwa cokolwiek długo. Zjadłem już pół kiełbasy i czekam na odpowiedź. Prowadź do świni, albo zetnę ci głowę łydką. Świnia jest w oborze. O Boże! Gdzie do obory? Prowadź, świniopasie. Tam. Samego mnie chcesz po opactwie ze świniami łapać? Skąd ja mam poznać, która to świnia w oborze jest spowinowacona z tą kiełbasą? To ty mi ją przyniosłeś i do końca wypełnij misję. Nie wiemy, gdzie jest obora. Cicho, mój. Obora jest tam, a świnie łatwo rozpoznać się da, bo znamie za uchem ma. I ogonek kręcony. Lubię zagadki. Idę tam. Stop, Abelard. Niech będzie pochwalony pan nasz. I pan mój też. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja dostałam takie wytyczne, żeby pomagać, jak tylko mogę i służyć. Więc służę Melisą. Proszę dodawać do obiadów. Posłom? Tak, troszkę spokojniej się będą, bo słyszałam, że dogadać się nie mogą. Dobrze, a to nie podsłuchiwałam, po prostu słyszałam. Oczywiście, ściany mają uszy, a zakonnice mają uszy największe na świecie, bo takie krzyże muszą dźwigać. O co chodzi? To Melisa dla posłów, a czy ma może siostra coś mocniejszego dla mnie? Takiego co, żeby jak oni zasypiają, to ja wtedy puu! To się nazywa narkotyk? Nie wiem, jak się nazywa, ale sądząc po działaniu...
Trochę się mamy w opactwie. A coś w proszku? Tak zwany węgoś? Można sproszkować. Sproszkowany węgoś, pycha. Węgoś? Węgoś, taki... Tego jeszcze nie odkryłyśmy, ale widać we Francji, wy... O, takie węgorze wciągamy, że jednym nosem to mi uchem wychodzi. Prawda? To ci może mi siostra załatwić węgorza? Oczywiście. Sproszkowanego. Sproszkuję jak umiem najlepiej. Tym krzyżem niech siostra obija. Krzyż. Stop. Poseł szwedzki, siostra. Naprawdę nie wiem. Obora była zawsze tutaj, a sala balowa nigdy bym nie przypuszczał. Choć sala balowa i obora wiele wspólnego ze sobą mają, jak Boga kocham. Podobacie mi się. Nazywacie tę polską salę balową, na której nie potrafią tańczyć do Abby oborą. Obora! Skąd jesteście? Kim jesteście? Chcecie wpaść do mojego pokoju? Mam szachy. Trzyosobowe. My jesteśmy... Kim jesteśmy? No kim? Mnichami. Mnichami? O naturze malarskiej. Więc nie za bardzo ten trójkątne szachy. Dlaczego? Mnisi nie grają? Nigdy. Nie w ten sposób. Źle im się konie kojarzą. Sknij mi się tu. Wczoraj byłem w Sopocie, patrzyłem z plaży hen nad wodę, za swym domem. Nie przybył on, ani ja się nie ruszyłem ku niemu. Moi koledzy szwedzcy są tacy spolitykowani. Ja bardziej traktuję tutaj ten pobyt turystycznie, ale... Takie czasy, polityka życia nas wszystkich oplata. Nie mam kolegi żadnego tutaj. A... Tak się składa, że my też. No, a szachy stygnął. Stop! Antonella. Pięknie tutaj macie. Tak, panie. Zadziwia mnie jedna rzecz tylko. Tak, panie. Czemu nie ma tutaj obrazu, na którym widnieje moja postać? Albo mojego ojca? Hańba! Ujma! Jeno straszne to jest strasznie, choć panno. Jedno, co mogę powiedzieć na usprawiedliwienie pani i naszej władco. Nie podarowałeś nam żadnego. Siłą brać nie będziemy. A nie macie zdolności malarskich? Ubogie służki Boga? No właśnie ubogie... Nie mamy. Każę was zwolnić. W takim bądź razie. Napiszę list do Boga, że takie nieuzdolnione wydał na świat. Nie podoba mi się tu. Śpiewać potrafimy. A uraczysz? Tylko i wyłącznie z moją drugą siostrą, panie naszej władco. Jako się zowie twoja siostra, czy tam siostra Boga, jedynego. Sybella, panie. Sybello! Tak, panie. Niepodobna. My siostry w Bogu, panie. Uraczcie mnie swym śpiewem, służki Boże. Op. Ja naprawdę nie rozumiem tych zasad. Siostra, pomóż. Przecież jak sam, przecież co, obu graczy naraz? Ja też nie do końca umiem grać, tłumaczyć na pewno. Stop, czekaj, w tym samym czasie, siostry. Gloria, gloria in excelsis Deo. Stop, czekaj. Gloria, gloria, alleluja, et intera pax sol. Chyba ktoś też imprezuje. Poczekajcie, może zna szachy. Co zrobimy, jak będzie chciał, żebyśmy coś namalowali? To namalujemy. Dobry wieczór, najjaśniejszy królu. Witam. Mojego przeciwnika. Cześć. Więc...
Panie, czy zbłądziłeś? Czy wskazać ci drogę właściwą do twoich komnat? Zbłądził, zbłądził. Może politycznie. To taka zaklina, tak no. Och. Ja pokażę, panie, ja pokażę. Moja komnata jest tutaj. Tak, pokażę, jak tam dojść. Dojść, proszę prowadzić. Panie, za mną, zapraszam, zapraszam. Powinniśmy siostrę. Tutaj dojść do kompromisu, a nie siostra szczekać Cybello. Na siebie. Tak, siostro Cybello, proszę. Uwaga na szachy. Ale co, zostawicie króla? Królu, może to bezczelne, ale może wysunę swoją szwedzką prawicę. I zaproszę na małą tet-a-tet u mnie w pokoju. Mamy szachy. Czy to się godzi? Dwójkę malarzy. Może coś namalują. Mocno uciska cię peruka. Siostro Cybello, biegnij, bo Francuza biegnij. Jak tak, to... Co? Srak. Na Boga. I swędzi mnie szwedzki ptak. Jest i on. Co się stało? No, król mnie troszeczkę obraził. Meliska. Warto zaparzyć, ale meliska. Rzuć też można. Można rzuć meliskę, a ja bez sensu nosiłem kubki. I co, lepiej? Tak. Zamiast mnie porozmawia z panem mój polski poseł. Kiedy? Jak będą Szwedy, żartowałem. Dobrze, dobrze, na razie się dogadują. Na pewno się z nim spotkam podczas obrad. Mów szybciej, jak nic nie zrozumiem. Mam ochotę iść do swojego pokoju. Stop. Szalone konie. O co chodzi? Co to za kłócienki beze mnie? Chciałem zaprosić króla na małą imprezkę. No i? W celach pojednawczych w oraz... W imię ojca i pana i syna. Naszego. Naszego. Co to jest za impreza? Król zbył mój pomysł i zbluzgał mnie po szwedzku. Bo właśnie chciałem powiedzieć, że powiedział, że nie odda korony i inflantu. Ja wiem, co powiedział, gdyż to mój język rodzimy. O dostępie do morza też zapomnij. Królowo! O dostępie do morza? Głupek geografii nie zna. No i teraz znalazłem oborę. To było zbyt blisko. Nie możemy się tak wystawiać na widok. Wiem. Teraz już nas zna. Teraz musimy zaznaczyć świnię. Czy za jej uchem jakieś znamie narysować? Węglem, węglem. W oborze węgiel, idioto. Wszędzie jest syf, kupą to zrób. Więc znamie kupy. Musimy się gdzieś zainstalować. Złap jakąś świnię. Co ty masz? No, kupę. A kupę? Matko Boska, myślałem, że chcesz ją zadźgać palcami. Zwariowałeś. Weź mi to! Nie, to mnie! Jakieś takie... Krzypo na mnie patrzy. Dzikie oczy ma. Weź to. To ty ją weź, a ja zrobię znamie. Podniosę ją za tylne nogi. Ui! Nie gładź się pod świnią! Dlaczego? Jak mi spadnie, to co? To będę leżeć ze świnią. Jest! Oj! Oj! Nie możemy sobie robić wrogu. Aink. Wybaczam wam. Schowajmy się tam na sieni. Czekaj, a może gdzieś tu na zewnątrz bardziej? W gnoju? W gnoju nikt nie będzie szukał. Nie doceniam cię, siostra. Stop. Thank you.